O, cześć. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Powrót do przeszłości. Dzisiaj zaprezentuję Wam zestaw, który już dla Was recenzowałam, ale postanowiłam to zrobić jeszcze raz, gdyż są wakacje i nie wyobrażam ich sobie bez zestawu LEGO Juniors. Wycieczka na plażę. Zapraszam. Numer katalogowy tego zestawu to 10677. Dozwolony jest od 4 do 7 lat. Składa się z 74 elementów. Jest z serii LEGO Juniors. Jego cena katalogowa to 42,99 i został wykonany w 2015 roku. Z przodu opakowania mamy logo LEGO Juniors, Easy to Build, informacje o zestawie, tutaj mamy bohaterkę naszego zestawu oraz oczywiście nasz zestaw. Ogólnie zestaw jest utrzymany w kolorystyce takiej, wiecie, różowej, dziewczęcej. Od góry mamy naszą figurkę w skali 1:1. Z pierwszego boku mamy ostrzeżenia oraz miniaturkę naszego zestawu. Z drugiego boku mamy pełno ostrzeżeń oraz informację, że zestaw został wykonany w Danii, na Węgrzech, Meksyku, Chinach oraz Czechach. Od dołu nie ma nic ciekawego. W moim przypadku jest tutaj cena. Tak wygląda tył naszego opakowania. Mamy tutaj logo LEGO, numer katalogowy, dwa przedstawienia naszego zestawu. Tutaj mamy informację, co znajduje się w środku, mianowicie dwa woreczki z klockami, z których możemy zbudować nasz zestawik, instrukcja oraz informacje, że jest to taki szybki i prosty start z klockami LEGO dla dzieci. Jak widzicie, otwarcie jest trochę bardziej prestiżowe niż wpychanie palca w karton, chociaż ja wolę jednak tą drugą wersję, ponieważ teraz taka klapka mi w tym pudełku lata. W każdym razie pudełko mamy już za sobą, więc teraz przejdźmy do instrukcji. Jak na taki mały zestaw, to instrukcja jest ogromna. Jest ona taka, a nawet większa od opakowania, więc no jest to dosyć ciekawa sprawa. Pierwsze co, to mamy tutaj taką dziewczynkę oraz nasz zestaw w przedstawieniu kreskówkowym. Tutaj mamy wszystko, co możemy zbudować. Dalej mamy rozpoczynanie budowania od figurki. Tutaj mamy listę potrzebnych elementów. I tak wygląda składanie całego zestawu. Dalej mamy spis elementów. Tutaj mamy reklamę strony LEGO Juniors. Dalej reklamę LEGO Club. Później reklamę Friends. No i z tyłu Win oraz Emme. Zanim przejdziemy do omawiania naszego zestawu, to zajmijmy się jeszcze elementami zapasowymi. I jest to pierwsze co, to taki element imitujący taki krem. Dalej mamy taką gwiazdkę żółtą. Kijek szary, taki ścięty prosto. Taki grill czerwony oraz dwa czerwone kwiatki. A więc zaczynamy od figurki. Jest to taka oto dziewczyna. Jest ona wyposażona w deskę z nadrukami. Wygląda ona naprawdę bardzo fajnie. Ja bardzo lubię surferów i deski, więc jest to fajny dodatek do mojej kolekcji. W każdym razie ta wygląda nasza plażowiczka. Ma ona brązowe włosy. Tak, to są brązowe. Wiem, że trochę wyglądają jak czarne, ale musicie mi uwierzyć, że są one takie ciemnobrązowe. I są one upięte w kucyk. Tak wygląda jej twarz. Jest ona uśmiechnięta. Tak wygląda jej druga twarz, o której istnieniu kompletnie zapomniałam, więc fajnie sobie przypomnieć. I mamy tutaj uśmiech z okularami przeciwsłonecznymi. Także fajnie. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda w tej drugiej. Tak to się prezentuje. Tak wygląda jej tors. Ma ona bluzkę z podobnymi nadrukami jak te, które są na desce. Tutaj jeszcze mamy delfina, więc fajnie. I ogólnie ta bluzka jest taka zielona, limonkowa. A jej spodnie są
fioletowe. Tak, jest to fiolet, wiem, że trochę wygląda jak taki granat, ale no dziwne to, że no kolory nie są takie jak w rzeczywistości. W każdym razie tak wygląda tył, no i tutaj mamy resztę tej oto bluzki. Moim zdaniem figurka jest fajna, cywil po prostu taki rodem z Lego City. Kolejną rzeczą są takie dwa oto małe moduliki. Pierwszy to jest taka zaspa piachu z takim, powiedzmy, że radiem, czy też innym magnetofonem. I tutaj mamy taki element, który równie dobrze może imitować taki telefon. Więc też fajny element. No i tutaj mamy te gwiazdki i no nie wygląda to zbytnio jak taki magnetofon, ale wiecie, to ma być takie aż do kitu przesłodzone, więc ma to po prostu przypominać takie coś. Dobra. I to jest pierwszy taki modulik. I on się tak może fajnie połączyć z tym oto fajnym zamkiem z piasku. Naprawdę fajna sprawa. Szkoda, że nie jest on większy, trochę bardziej rozbudowany. Ale wiecie, zawsze można to zrobić. Ja nie mam takich elementów, ale na pewno byłoby fajnie, gdyby był taki zestaw fajny, gdzie można by było zbudować sobie taki mega fajny zamek z piasku. Dalej mamy takie jakby stanowisko do leżakowania, gdzie mamy oczywiście tutaj taki leżak. Możemy tutaj naszą figurkę położyć, też posadzić. Tak to wygląda. Myślę, że niezbyt jej tutaj wygodnie, no ale dobra, mniejsza z tym. Dalej mamy tutaj taką różową szczotkę. Oczywiście też jest akcesorium, którą nie ma za bardzo gdzie tutaj położyć, więc leży sobie na piachu. Dalej mamy taki oto pucharek lodowy prawdopodobnie, czy cokolwiek to jest. W każdym razie coś do jedzenia czy picia. Mamy małego pieska. Prawdopodobnie takiego chihuahua, czy jakieś inne coś. Nie wiem. W każdym razie bardzo fajny element. W sensie, sorry, bardzo fajny zwierzaczek oczywiście. Mamy parasol stojący tutaj. I mega fajny element, a mianowicie takiego fajnego kraba żółtego, czy też pomarańczowego. Jest to mój pierwszy taki element i naprawdę wygląda przezabawnie. A najśmieszniejsze jest to, że może podejść i podkraść ten pucharek lodowy. I tak sobie z nim uciec. Nie wiem, ale w każdym razie zabawnie wygląda, jak ten krab sobie tutaj ten pucharek trzyma. No i tutaj mamy właśnie takie niebieskie elementy i prawdopodobnie jest to woda, która idzie od morza. W sensie można to tak interpretować, więc ten krab sobie przyszedł. No i tak to się prezentuje. Możemy to tutaj niezbyt połączyć z tymi dwoma pozostałymi modulikami, chyba że może tutaj coś takiego, nie wiem. Dobra, w każdym razie teraz został nam ostatni element naszego zestawu, a mianowicie taki oto samochód. Tutaj możemy tą deskę włożyć oraz naszą figurkę. Tak to wygląda. Samochód bardzo gładko jeździ. Ma on opony, więc nie ma problemu. Tutaj mamy taki fajny element, z którym spotkałam się tutaj właśnie pierwszy raz. I to taka gumowa torba plażowa, gdzie możemy włożyć różne rzeczy z tego zestawu, na przykład psa. Jeśli będzie chciała pamiątkę z nadmorza, to weźmie sobie kraba. No i ewentualnie wepchać można tutaj również tą szczotkę. Oczywiście możemy to tą torbę wczepić tutaj na piach i wtedy też tutaj może sobie to stać. Myślę, że nawet to tak zostawię. W każdym razie wyciągnijmy naszą postać z tej z tego pojazdu na chwilę, ponieważ chciałabym wam pokazać, jak to wygląda od środka. Ok? A więc tak, ten element fioletowy, czyli tak jakby podwozie i obudowa tego oto samochodu, są jednym elementem. I wyglądało to dosyć śmiesznie. Tutaj mamy ten duży element,
No, w sumie nawet ciekawie. W każdym razie jest to naprawdę mega ułatwienie dla dziecka, więc naprawdę juniorsy to jest naprawdę full wypas. Szczególnie, że ma w juniorsach naklejek tylko na druki. Tutaj właśnie mamy jeden z takich nadruków. Serduszka, jakieś tam inne cosie. Dalej mamy nadruk takiego przodu samochodu po prostu. Tutaj mamy zderzak z nieładnymi takimi odciskami jakby od odlewu, jeśli mogę tak to powiedzieć. No ale cóż, tutaj od spodu mamy takie coś, jakby to były jakby elementy przyczepione, ale tak nie jest. Jest to po prostu jedna część. No i tutaj mamy takie dziury, które widać niestety od środka. Mamy żółtą kierownicę, tutaj mamy takie fajne elementy i ogólnie samochodzik wygląda całkiem fajnie. Z tyłu mamy coś takiego, co imituje te tylnie światła, a tutaj mamy szybkę, przez którą nasza figurka może sobie patrzeć, lusterka boczne, chociaż szkoda, że nie dodali tutaj takich przezroczystych elementów, które by właśnie imitowały te lusterka, bo to wygląda jakby to były po prostu takie dziury, po prostu. No i tutaj mamy takie dwie gwiazdki, najprawdopodobniej jako ozdoba. A tak wygląda nasza figurka właśnie jeszcze raz w samochodzie, tyle że od przodu i jakby linia wzroku naszej figurki jest w tym samym miejscu co ten biały element, więc za dużo z tego samochodu nie widzi. Tak, ironicznie. Chyba dawno nie kończyłam recenzji słowem podsumowując, ale teraz zauważyłam, że jest tutaj element, którego nie dodałam, albo nie wiem co się z nim stało, że na tym parasolu się nie znalazł. Musicie mi wybaczyć, ale już naprawiam swój błąd. No i teraz mogę rzeczywiście powiedzieć, podsumowując, zestaw naprawdę mi się podoba. Za cenę 43 zł to naprawdę nie jest źle. W każdym razie samochodzik jest naprawdę fajny, fajnie jeździ. Tutaj mamy te kilka modulików i naprawdę fajne elementy dopasowują się idealnie do Friends. Dużo takiego, wiecie, różowego, różnych takich kolorowych elementów, więc naprawdę zestawik jest, myślę, że wart swojej ceny. W każdym razie ja nie żałuję, że go kupiłam. Wam życzę fajnych wakacji, no przynajmniej ich końca. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!